Cześć, witajcie kochani. Ja nazywam się Dariusz Pichalski, to jest największy kanał o WordPress i marketingu w Polsce. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Płachta, znany bardziej jako Kura Workout, sześciokrotny mistrz Polski. Siemaneczko. Siemaneczko, cześć Mateusz, cześć Kura. Sześciokrotny mistrz Polski w Street Workout, siódme miejsce na Mistrzostwach Świata w Moskwie, o ile dobrze pamiętam. Zgadza się. Mateusz, nie sądzę, aby były to osoby, które Ciebie nie kojarzą, ale jeśli miałbyś tak w dwóch zdaniach powiedzieć, czym jest Street Workout, czym jest kalistenika? No, street workout jest przede wszystkim treningiem z własną masą ciała. No, przede wszystkim to jest po prostu trening z własną masą ciała. Kalistenika również. To są jakby dwie nazwy zamienne, można powiedzieć. Street workout jest bardziej kojarzony z zawodami, bo zawody też przyjęły bardziej nazwę tam street workout, aniżeli kalistenika. No i ogólnie co? No, służy do budowania sylwetki, budowania wytrzymałości, budowania siły, mobilności, sprawności. I myślę, że jest takim nowoczesnym wydaniem rozbudowy własnego ciała, nie? Bo to jednak jest trochę co innego niż siłownia. Wydaje mi się, że mniej się nudzimy, jest większe pole na kreatywność, większe możliwości jakby. Też można zobaczyć na przykład predyspozycje różnych osób, że na przykład ten jest lepszy w dynamice, ten w sile, ten w statyce, więc tak naprawdę każdy może się rozwijać gdzieś tam bardziej w swojej płaszczyźnie, w czym po prostu jest lepszy. No i myślę, że przy okazji tych treningów bardzo dobrze się bawić, bo ja osobiście nigdy nie myślałem, że będę sportowcem, że będę dłużej trenował, a street workout po prostu mnie pochłonął jak jakaś gra, tak? Bo ja kiedyś grałem dużo w gry, jasne. Można powiedzieć, że jak jakaś gra, trenując ten sport, można powiedzieć, że tak naprawdę gramy w grę, bo ciągle udoskonalamy się o kolejne umiejętności. Tak, Mateusz oprócz tego, że jest zawodowym sportowcem, jest przede wszystkim biznesmenem przez duże B oraz jest przede wszystkim influencerem, tak? Masz ogromne zasięgi, to jest ponad 420 tysięcy subskrypcji na YouTubie, około 200 obserwujących na Instagramie i tyleż samo na Facebooku. I właśnie o Twojej biznesowej drodze tutaj chcielibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać, o tym, jak przykułeś swoją pasję, swoje zawodostwo w sporcie na sposób zawodowy, tak? Sposób na życie. Jak każdy, myślę, chłopak, który... Znaczy, nie znam wśród swoich znajomych żadnego kolegi, który nie zaczynałby ze sztangą w piwnicy, tak? Ty również zaczynałeś w piwnicy. No tak. Tak, tylko powiedz mi, po jakim czasie, w którym momencie był taki punkt zwrotny, że tak powiem, że oprócz takiego machania, wiadomo, żeby zaimponować kolegom, dziewczynom, sobie, przede wszystkim, żeby się podobać, budować sylwetkę, no, zgadza się, stwierdziłeś, że to może być coś więcej, że to może być twoja ścieżka, no, zawodowa, tak? Jako zawodnika w tym. Powiem ci, kurde, że w jakim to dokładnie momencie było, to ciężko sobie przypomnieć, bo to było, wiesz, tam 7 lat temu, 8 lat temu, nie? No ale właśnie, dodajmy może, kiedy zaczynałeś, bo masz teraz 23 lata. Tak, teraz mam 23 lata, zaczynałem, jak miałem 15 i to był 2012 rok, wrzesień, coś takiego. Pierwszy filmik gdzieś tam pojawił się w styczniu 2013 roku na YouTubie. No i ogólnie to, wracając do twojego pytania, kiedy poczułem, że jakby mogę być naprawdę dobry, gdzieś tam walczyć o jakieś miejsca i tak dalej, no to był moment, myślę, że tak gdzieś po roku ćwiczeń, półtora roku ćwiczeń, bo ten sport dopiero się u nas rozwijał. Gdzieś tam za granicą już był w 2013-2014 dosyć wysoki poziom, a w Polsce był jeszcze ten poziom niski, ale jak oglądałem chłopaków, to i tak mówię, kurde, ale robią fajne rzeczy. Mhm. Też bym kiedyś chciał wystartować w zawodach, nie? No i potem zacząłem nagrywać właśnie filmiki. Tam była taka grupa kiedyś street workoutowa na Facebooku i tam udostępniałem też swoje filmy, udostępniałem na YouTubie. Wiesz, ludzie widzieli progres, więc mnie to motywowało. Niektórzy gdzieś tam zazdrościli, mówili, że tego progresu jakby nie ma, ale to widać było, że chcieli po prostu im podciąć skrzydła na samym starcie, bo widzieli, że mam bardzo dobry potencjał na rozwój i gdzieś tam osiąganie dobrych wyników. No ale mnie od zawsze, tak jak nawet do teraz, osoby, które hejtują gdzieś tam, najbardziej chyba motywują, wiesz, bardziej niż te osoby, które gdzieś tam propsują, wiesz, powiedzą, że jest spoko, że dobrze, to bardziej wolę chyba osoby mieć do motywacji takie, które powiedzą, że na przykład czegoś nie zrobię, czy idzie mi źle, czy na przykład poziom jest ciągle taki sam, a udostępniam ciągle filmy i tak to mniej więcej wyglądało. No i wtedy zapewne dobrą motywację, zacząłem robić dobry progres i jak porównywałem filmiki swoje z osobami, które trenowały już dłużej trochę ode mnie ten sport i też wstawiały filmy, no to widziałem, że mam potencjał na, wiesz, gdzieś tam, może nie od razu pierwsze miejsce, nie od razu Mistrzostwo Polski, ale wiedziałem, że jestem gdzieś tam w topce, tak? Czyli tam top 5 osób w Polsce, top 3 osoby w Polsce i potem jak trenowałem coraz więcej, to też czułem, że zbliżam się bardziej do tego pierwszego miejsca, ale muszę też wspomnieć o tym, że pierwsze moje 2 albo 3 starty w zawodach były takie, że na pierwszych zawodach zdobyłem 3 miejsce, akurat to były zawody gdzieś tam wytrzymałościowe, w których się nie specjalizowałem, bo jestem zawodnikiem freestyle, czyli układy dowolne figury robiłem.
Potem były drugie zawody w Warszawie, chyba na 9 albo 10 zawodników zająłem siódme, gdzie powinienem według moich porównań gdzieś tam z wideo zdobyć drugie albo trzecie, albo pierwsze nawet, nie? Więc to był taka dla mnie okres demotywujący, no bo zakładałem wyżej, a stres, tak naprawdę stres mnie zżarł, bo na samym początku to, jakby tych umiejętności nie zabrakło, ale stres ograniczył te umiejętności, można powiedzieć, do połowy, tak? A stres w życiu, no, to niszczy tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, więc to jest głowa, panowanie nad głową, ale tego uczymy się z czasem. No, niektórzy mają to od początku, ja od początku tego nie miałem, bo raczej byłem mniej pewny siebie i gdzieś tam publiczne jakieś występy i tak dalej, to mnie stresowały, no i po prostu słabo wypadałem. I kolejne trzecie zawody, które były bardzo słabe i źle wspominane przeze mnie, to były zawody w Lublińcu, gdzie zdobyłem 19 albo 17 miejsce, a trzeba było chyba zdobyć przynajmniej 15 albo 10, żeby przejść do drugiego etapu. Czyli ja się do tego drugiego etapu nie załapałem, ale tam z drugiej strony mnie źle potraktowali sędziowie, po prostu źle mnie ocenili i też ludzie twierdzili, widzowie, że po prostu źle zostałem oceniony. No i ja wtedy złapałem mega doła, wkurzenie, bo wiesz, jechałem specjalnie do Lublińca z Radomia, gdzieś tam z tatą, liczyłem na znowu gdzieś tam staniecie na podium. Tak, fajne nagrody były, duże zawody, jedne z takich większych, chyba największe w sumie na tamte czasy w Polsce. Można no tak, powiedzieć, że była taka grupa street workaterów, street workaterów w Lublińcu. No dokładnie. I co? No i tam dupa, bo mnie trochę źle ocenili, ja się tam obraziłem, wkurzyłem i miałem takie przez chwilę myśli, że kurde, chyba przestanę startować w tych zawodach, bo po prostu chyba to nie jest dla mnie, nie? Mhm. Ja sobie dalej będę trenował, robił poziom, nagrywał filmy, bo dobrze mi to idzie i widać, że tego mam skilla, ale na zawodach może ja po prostu go nie potrafię pokazać, nie? Ale potem, kurde, potrenowałem jeszcze kilka miesięcy czy pół roku i były zawody w Warszawie na targach fitness, no i tam już w końcu uaktywniłem się. Zdobyłem pierwsze miejsce, pokonując tam aktualnego mistrza Polski na tamte czasy, no i wtedy już złapałem pewność siebie i leciałem tylko po pierwsze miejsca ciągle miałem, nie? Od tamtego czasu. Tak, czyli widzisz, koniec końców. Widzisz, jest mała granica, bo mogłem zrezygnować, tak, a jednak poszedłem i dokładnie. Może to w ogóle rozwinęło to wszystko, o czym zaraz pewnie będziemy rozmawiać, nie? Dokładnie. Przekułeś zarówno hejt, jak i stres, jak i te niepowodzenia w motywację taką dodatkową, tak prawda? Tak jest, tak jest. I oprócz twojego rozwoju na ścieżce kariery sportowej, bardzo harmonijnie szedł też rozwój budowy twojej społeczności, bo ja w mojej opinii, jeśli chodzi o cały marketing, czy to szczególnie ten internetowy, najważniejsza jest społeczność. I ty od samego początku tę społeczność wokół siebie budowałeś. No pewnie nie widziałeś siebie za lat 8, że do jakich to rozmiarów urośnie. No tak, jasne. Ale teraz, co zauważam na YouTubie, YouTube bardzo się zaczyna profesjonalizować, tak? Już nawet początkowe kanały, już oświetlenie, mikrofony, wszystko jest pro. Pamiętam swoje pierwsze filmy, to nagrywałem, wiesz, telefonem w kuchni. Pamiętam też twoje pierwsze filmy, gdzie nagrywałeś na takim szerokim drążku na trawie, tam chyba w Radomiu. Tak, tak. I też bez mikrofonu, trzeba było mocno podgłośnić ciebie. Ale widzisz, co chcę pokazać, że budowa społeczności to przede wszystkim wartość, jaką dajemy, nie? Dawałeś od początku mega wartość. Nie liczyłeś się z tym, że będziesz zarabiał na tym, tak? W przyszłości, na pewno. No tak, tak, jasne. Chyba bardziej z pasji po prostu, nie? Tak, tam, ale... Po prostu motywowało mnie to, że wiesz, że będzie mnie oglądało dużo osób i ja sobie tak myślałem, że to będzie dla mnie największa motywacja, nie? Że po prostu mam za sobą dużo osób, ja robię progres i te osoby gdzieś tam też robią progres, nie? I też startowałeś jak każdy, od pierwszego suba, od pierwszego wyświetlenia. Nie miałeś takich momentów, kiedy widziałeś, że te subskrypcje, nie wiem, nie rosną tak, jakbyś chciał pionowo w górę, czy po prostu to na razie był temat drugorzędny? Bawiłeś się? Nie, no na samych początkach to ja w ogóle nie myślałem o subach, tylko bardziej o pokazywaniu filmików, to co wrzucę na YouTube, na Facebooka, żeby właśnie znajomi zobaczyli ze szkoły i ogólnie znajomi na Facebooku, wiesz, i żeby gdzieś tam dokumentować to też, jaki ja progres robię i sobie wracać do tych filmów, a później, no to odkąd zaczęły się pierwsze poradniki, czyli tam dostaję na rękach i do planczy właśnie tam na tej zielonej trawce takiej, no to zobaczyłem, że wiesz, ludzie znów chcą ode mnie tej wiedzy, bo ja coś potrafię zrobić, a dużo, w ogóle nie ma materiałów na ten temat, wiesz, bo to się rozwijał ten sport dopiero w Polsce. W Polsce nie było, tak, byłeś pijany. Tak, i sobie pomyślałem, kurde, no jeżeli nie mam poradników, ja już coś tam potrafię, to w sumie co, no mogę o tym opowiedzieć, nie, i może ktoś się nauczy i przy okazji też zbiorę widzów koło siebie, no bo to będzie ciekawsze niż pokazywanie ciągle samych umiejętności, nie, bo jednak te poradniki bardziej przyciągały, przynajmniej w tamtych czasach, niż gdzieś tam pokazy umiejętności samych. Jasne. Nie? A posłuchaj, chciałem się zapytać ciebie o motywację, bo jesteś bardzo młodą osobą i gdy zaczynałeś 8 lat temu, byłeś nastolatkiem, później miałeś lat 20 parę, teraz masz 23. Po prostu uważam, że ja też
wiem, co miałem w głowie, jak miałem te 20 lat, wiem, co mieli moi koledzy i tam za dużo nie było. No tak. Wiesz, inaczej się zmotywować człowiekowi, który ma 30 par lat, kredyt na głowie, dziecko, on będzie zapierdzielał, bo musi. Natomiast tak. Człowiek młody, tak jak ty, to mnie interesuje, skąd czerpałeś motywację, no bo niejako twoje najważniejsze potrzeby typu Micha, spanie zapewniają rodzice. Tak, to wszystko było, jasne. Mogłem zagrać w gry, no to tak, prawda. A wokół masz, no wiadomo, no każdy wiek ma swoje prawa, tak, imprezy, koledzy, gdzie tutaj motywacja, skąd czerpałeś, bo uważam, że to, ja gdybym teraz się cofnął do tamtych lat, boję się, żebym, mimo że mając to w głowie, co mam teraz, popełniłbym te same błędy, bo no otoczenie, tak. Skąd brałeś motywację? Jak to? No? Motywacja. Myślę, że po prostu lubiłem to, wiesz. Zaprosił mnie kolega na ten trening pierwszy, gdzieś tam on ćwiczył karate, ja ćwiczyłem wtedy samo stanie na rękach i elementy w stanie na rękach i czułem, że ja po prostu jestem w tym niezły, lubiłem to robić. No i we dwóch się gdzieś tam motywowaliśmy. Oprócz tego, że trenowaliśmy, no też graliśmy w gry właśnie, nie? To tak jak mówiłeś, gdzieś tam korzystanie z tych młodzieńczych lat. Jeżeli chodzi o imprezowanie, to ja raczej tak za bardzo nie imprezowałem. Jeżeli imprezy, to bardziej gdzieś tam w gronie swoich ludzi, gdzieś tam bardziej można powiedzieć domówki, nie? Ale też oczywiście nie przesadzałem, to bardzo rzadko było, a odkąd wszedłem w sport tak naprawdę, no to wtedy mocno się odłączyłem od takich rzeczy, bo postawiłem po prostu na wszystko na jedną kartę, czułem, że sprawia mi to przyjemność, czułem, że bardzo dobrze progresuję, przynajmniej mi się tak wydawało na tamte czasy. Teraz pewnie bym szybciej progresował, bo wiedza jest całkowicie inna, poradniki są całkowicie inne, więc teraz chłopaki w wieku 15 lat mają poziom taki, co ja miałem w wieku, nie wiem, 19 na przykład, wiesz, dokładnie. Całkowicie w ogóle inna bajka jest, ale ogólnie no co, sprawiało mi to radość, czułem frajdę, potem zbierałem ludzi dookoła siebie, to też mnie bardzo motywowało, no i cisnąłem, nie? Gdzieś tam nigdy mnie za bardzo tak do imprez nie ciągnęło, do picia alkoholu na przykład mnie nie ciągnęło. Ja też w sumie wychowałem się na osiedlu takim, gdzie no, były chłopaki takie, gdzie bardzo mocno sobie imprezowali, więc też miałem pogląd taki, mając 14 lat, 13, 15, jak na przykład chłopaki w wieku 23, 25 lat, wiesz, się prowadzą, nie? I może nie myślałem o tym za bardzo, ale może gdzieś tam w podświadomości miałem to, że ja na przykład tak nie chcę, nie? Chociaż nie myślałem o tym za bardzo, ale może gdzieś tam w podświadomości to się działo, tak jak mówię. To bardzo ułożonym chłopakiem byłeś w takim razie. No, rodzicem mnie dobrze, no, wydaje mi się, wychowali. Jasne, nie? To pewnie, no tak myślę. Także... No, zawsze mi gdzieś tam mówili, że wiesz, nauka, ja też byłem właśnie bardziej pod tym kątem, że problemów na przykład z nauką nie miałem, gdzie tam większość osób miała, nawet chłopaki, gdzie niekoniecznie mówię, że już na przykład wychodzą z patologii czy coś, ale jest dużo osób takich, że na przykład wychodzą z bogatych rodzin, no to też mają z drugiej strony wszystko zapewnione, to też mają naukę gdzieś tam w dupie, nie? Wolą sobie imprezować i korzystać z pieniędzy rodziców. A ja widząc w sumie w każdą warstwę, można powiedzieć, społeczeństwa i taką, można powiedzieć, patologiczną i też osoby bogate gdzieś tam, które też mają jakieś tam problemy, to starałem się być zawsze taki wypośrodkowany, można powiedzieć, ułożony. No i dzięki temu wydaje mi się, że też osiągnąłem sukces, nie? Bo potrafiłem chociażby pogodzić treningi z nauką i problemów w szkole, w technikum nie miałem, a technikum też dosyć trudne miałem, bo miałem informatyczne, elektroniczne, więc ta matematyka rozszerzona i ogólnie szkoła dosyć trudna, jeżeli chodzi o poziom polski. I są osoby na przykład w klasie u mnie, które były osoby w klasie, które nie potrafiły się przygotować na coś po prostu z lenistwa, a ja pomimo to, że trenowałem sporo, nagrywałem filmiki gdzieś tam, byłem w tych social mediach, więc tam też te wiadomości trzeba odpisywać i tak dalej, wiadomo, myśleć nad filmami i miniaturkami, bo to wszystko sam, wiadomo, robiłem, montowałem i tak dalej, to też potrafiłem, wiesz, skupić się na priorytetach, bo wiedziałem, że nauka jest ważna, skończyć szkołę muszę i tak dalej, zobaczymy, co będzie dalej, wtedy też myślałem o studiach. Ale przyszedł etap taki, gdzie rozwinąłem się dosyć dobrze w technikum na social mediach. Stwierdziłem, że wszystko kładę na jedną kartę, jestem w tym dobry i widzę w tym rozwój i potencjał, nie? No właśnie, no chciałem się o to zapytać. Już na studia nie poszedłem. Dokładnie, chciałem się właśnie ciebie zapytać, kiedy był ten moment, że... Bo to byłeś w takim wieku wyborów, tak? Swojej ścieżki zawodowej. Tam ciocie pewnie pytały, Mateusz, kim będziesz w przyszłości? Na jakie studia idziesz? Tak. A ty stwierdziłeś, że obudujesz się wokół swojej pasji i tutaj pójdziesz w temat właśnie... zawodowy, jeśli chodzi o sport, tak? Będziesz zarabiał na swojej pasji. Dokładnie tak. No wiesz, ja widziałem już bardzo duży potencjał, no bo wiesz, to nie było tak, że na przykład, nie wiem,
skoczyły mi suby czy tam lajki na fanpage'u w jeden dzień czy tam w tydzień, a potem była cisza i stało wszystko na jednym poziomie. Tylko ja widziałem, że jak ja pracuję, wkładam w to jakąś pracę, to ja systematycznie idę do góry. No i też wiedziałem, że z czasem na pewno będę mógł to w jakiś sposób spieniężyć. Ja nie wiedziałem na początku, w jaki sposób będę to, wiesz, spieniężał. Pamiętam, że nie wiem, w jakim to było roku dokładnie, ale wiem, że ruszyłem z planami treningowymi i zdziwiło mnie to, bo faktycznie, wiesz, odezwały się do mnie jakieś osoby, było tych osób nawet sporo, potem coraz więcej tych osób. No i potem pomyślałem sobie o koszulkach. I dałem taki temat do ludzi, czy chcieliby mieć koszulki, bo ja wystartowałem w tej jednej koszulce, pamiętam, na tych zawodach, co wygrałem właśnie pierwszych w Warszawie i miałem taką koszulkę na sobie i tam tu kilka osób podeszło, mówi, że spoko koszulka, czy sprzedaję? Tak, ja mówię, że nie, nie mam. No i wtedy pomyślałem, że spytam ludzi, czy by chcieli takie. No i tam pamiętam 30-40 osób gdzieś tam zapisało się, to jeszcze było, wiesz, wiadomości na fanpage, kto jaki ten rozmiar, ja tam rozmiarówki sam wysyłałem, oni pisali adres, gdzieś tam numer konta punktowego wpłacali, no i tak to było na początku. No i potem pomyślałem sobie, jeżeli sprzedałem ileś tam planów treningowych, sprzedałem ileś tam koszulek, to wydaje mi się, że bez problemu rozwinę to na większą skalę. No tylko wiadomo, nie było pomysłów na początku, jakie tam produkty, to jakieś tam opaski dochodziły, kubki jakieś dochodziły, potem tam spodnie, bluzy, no i jakoś się to tam później, wiesz, rozwinęło. Nie? Wiadomo, że czym jesteś, można Jasne. Powiedzieć, głębiej w biznesie, tym otwiera się więcej furtek, tym bardziej wierzysz w siebie, bo widzisz, jaką drogę pokonałeś i że kiedyś nie myślałeś o tym, że to będziesz miał, a teraz to masz bez problemu, więc wiesz, że to, co sobie założysz, a jeśli faktycznie będziesz nad tym pracował ciężko, to też za jakiś czas będzie bardzo możliwe do spełnienia, nie? Dokładnie. I tutaj taką właśnie... Jakby nie ma tych granic, nie? Bo to odkrywasz to, że ty potrafisz po prostu. Wierzysz w siebie coraz bardziej, nie? No tak, ale tutaj u ciebie szła w parze systematyczność, tak? Bo jak spojrzysz tak, na... systematyczność bardzo, no. Kanały czy na blogi, to się kończy na 3-5 filmach, bo ludzie nie widzą gratyfikacji just like that i kończą. Ale to widzisz, a u ciebie to... cały czas cisnąłeś, tak, nagrywałeś, cały czas. Tak, to jest najbardziej, wydaje mi się, u ludzi, którzy z góry zakładają, że oni chcą założyć coś lub zrobić coś, żeby zarobić, nie? Tak. Jeżeli oni tego nie widzą w pierwszych, nie wiem, 2, 3, 5 miesiącach, a robią to na siłę, bo nie sprawia im to przyjemności, tylko robią to w celach zarobkowych, to wiadomo, że jest duża szansa, że odpuszczą. To tak samo jak ludzie na siłowni. Jeżeli ktoś pójdzie z nowym rokiem na siłownię i ma postanowienie, że zrobi sylwetkę, ale później tą siłownię on się męczy, on nie lubi biegać, on nie lubi, wiesz, ćwiczyć, on już się przyzwyczaił do tego, że lubi leżeć, tam jeść chipsy na przykład, czy tam imprezować, czy grać w gry chociażby, no to wiadomo, że długo to nie potrwa. A jeżeli ktoś pójdzie na siłownię i złapie zajawkę na ten sport, na to wyciskanie, zobaczy, że ma progres i tak dalej, polubi to, to jest bardzo duża szansa, że w tym zostanie. No i u mnie było podobnie. A jak są osoby, które typowo patrzą teraz, w co warto wejść na YouTubie, czy z czego Dokładnie. Warto zrobić biznes, podejrzewam, to jest takie biznesowe. Nawet jeżeli zarobią duże pieniądze, to i tak wydaje mi się, że szczęścia im to nie przyniesie, będą musieli szukać szczęścia gdzie indziej, bo same pieniądze w sobie szczęściem jakby nie są. Dokładnie. Tylko wydaje mi się, że bardziej satysfakcja z tego, że robisz postęp, że robisz progres, potrafisz więcej, możesz sprzedać więcej, a przy okazji robisz to na przykład na pasji, no to już jest w ogóle mega sukces, ale wiadomo, że biznes bardzo ciężko w ogóle postawić na pasji, nie? No bo to już Dokładnie. Jest takie połączenie, że... I nie na każdej pasji też da się zrobić, ale tak jak mówisz, właśnie nie zaczynałeś zarobkowo, tylko z serducha dając tak, wartość, tak? Tak, tak, tak. I tutaj w mojej ocenie u ciebie takie dwa też warunki zostały spełnione. To, że ci się udało biznesowo właśnie wokół pasji zbudować siebie. Przede wszystkim byłeś pionierem, tak jak tutaj... Znaczy no jednym z pionierów, ale jednym z pierwszych no tak, na pewno. Były osoby, wiesz, gdzieś tam właśnie przede mną, które no też mogły to rozwinąć, ale tego nie Dokładnie. Zrobiły, no po prostu. Trafiłeś w niszę, a dwa później ten taki czynnik, nazwijmy to wybitności za tobą poszedł, tak? Bo jak już miałeś ten tytuł mistrza Polski, a dosyć wcześniej, prawda, miałeś. Ja cię pierwszy tak, raz znałem tak, 5 tak. lat temu, czy 6, to już wtedy byłeś, pamiętam, mistrzem Polski, a po pierwszym tytule, jak dobrze pamiętam. Tak, no. Więc to też łatwiej było tobie... Mając właśnie no, medale, tak? No, po prostu jesteś postrzegany jako mistrz, osoba wybitna, więc łatwiej tą budować społeczność, bo no, pewnie. Ludzie też często mylą pasję z zauroczeniem. To, że ktoś lubi biegać, to nie znaczy, że na tym będzie zarabiał pieniądze, tak? Bo no, musisz tak, naprawdę pewnie. Zapierdziać, być dobrym biegaczem, tak? Tak samo jak ktoś klei modele, to nie znaczy, że będzie na tych modelach zarabiał. Bo no, może, tak ale mówisz, musi no, być to naprawdę są ciężkie, ciężkie Dokładnie. Tematy, wiesz, akurat. Street workout bardziej był na początku typowo street workoutem, można powiedzieć takim trenowaniem na powietrzu, właśnie wykorzystanie infrastruktury i tak dalej, a ja też poszedłem troszeczkę w tym kierunku, że trening w domu, nie? I myślę, że to zrobiło bardzo dużą robotę, bo to odkryło bardzo szeroką
społeczność, która trafiła do mnie dodatkowo i wydaje mi się, że na tej społeczności, no zresztą teraz mój biznes w sumie opiera się bardziej, no na street workoucie też można powiedzieć, bo tam są elementy i akcesoria street workoutowe, ale w większości są to tak naprawdę elementy do treningu w domu, takie drążek, poręcze i motywacja jakby i filmiki do z treningami domowymi i myślę, że to robi bardzo fajną, wiesz, robotę, nie? Dokładnie, jeżeli chodzi o sam biznes. Bo pasja też właśnie musi zaspokoić jakąś potrzebę ludzi, prawda? No, musisz mieć co sprzedać, zaspokoić pewną potrzebę, tak? W twoim przypadku ludzie widzieli twoją metamorfozę i po pierwsze chcieli wyglądać tak jak ty, a po drugie chcieli ćwiczyć na tym, na czym ty ćwiczysz, używać twojej magnezji, twoich poręczy i też pamiętam właśnie długi, długi czas nagrywałeś na takich klasykach, tych żółtych poręczach do dipu. Później dopiero pamiętam, zacząłeś nagrywać na swoich, tak? Więc tak, jakby tak. Obudowywać. Te żółte to wygrałem w Holandii na zawodach, to pamiętam. Tam miałeś taki, mi z Holandii. Taki cyk miałeś właśnie trening w domu, pamiętam, że zawsze były te żółte poręcze. I wiesz, i to właśnie był ten moment, gdzie wyświetlenie wchodziło sporo, był taki dosyć duży rozwój i największy nacisk właśnie wtedy kładłem na gdzieś tam to, bo w street workoutie już zrobiłem bardzo dużo poradników i też już, wiesz, kończyły się pomysły, nie? Więc jakby odkryłem tą troszeczkę inną płaszczyznę, jeżeli chodzi o widzów, no i właśnie to były te treningi w domu, nie? Można powiedzieć taka Ewa Chodakowska, ale w wydaniu męskim, no oczywiście z mniejszymi zasięgami, no bo Ewa Chodakowska gdzieś tam, no zasięgi ma dużo, dużo większe, nie? Poczekaj chwilkę, wyłączę tylko światło, bo mnie drażni trochę, wiesz, bo lampę sobie włączyłem, ale jednak jasne. W twarz mi wali. Pewnie. Mam nadzieję, że będzie mnie jakoś widać, ale chyba nie, spoko jest. Powiem ci, nie widzę różnicy, jest tak samo dobrze. Prawie się nic nie zmieniło, nie? Nie widzę. Może ślepy no jestem, dobra. Ale dla mnie jest super. A powiedz mi jeszcze a propos tych filmików, bo masz na kanale też ponad 100 pewnie, prawda? Oj, filmów to mam 400 prawie. A, 400 nawet. No. Powiem ci, tych nowszych nie oglądałem, właśnie bardziej stanąłem na tych starych, ale do czego zmierzam? Ale to fajnie, że mnie oglądałeś już kiedyś, nie? Kiedyś. To miło, bo ja właśnie lubię mieć obserwatorów, którzy są ze mną jakby jakiś czas, nie? Bo teraz to wiadomo, że jakby no już jest spoko pod tym kątem, że i materialnym i tak dalej i wiesz, i wsparcie wiadomo, że potrzebne jest zawsze, ale już no, też mam jakby taką samoocenę dosyć wysoką, że jakby no motywuję się sam i nie potrzebuję aż tak tego jak kiedyś, nie? Więc zawsze też jeżeli chodzi o fanów moich, gdzieś tam obserwatorów, to bardzo doceniam tych starszych fanów, obserwatorów, no bo oni mi pomogli tak naprawdę najbardziej osiągnąć mój sukces, nie? Znaczy ja korzystałem z twoich planów, bo teraz już zmieniłeś trochę rodzaj kontentu. No. Kiedy właśnie konkretnie pod plany? Właśnie między innymi to tak szło równolegle. Oglądałem Bar Brothersów z Serbii i właśnie oglądałem ciebie i tam jeszcze... No, to są stare czasy, to tak 2014, tak 15 rok gdzieś mniej więcej, 14-15. Właśnie wspomniałeś, że zaczynałeś od tych planów, prawda? I coraz bardziej tak jakby okopywałeś się wokół tego swojego sportu. Twoje produkty coraz bardziej, asortyment się zwiększył, bo przypomnijmy, teraz masz swoją linię odzieżową. Mhm. Nawet w takim małym miasteczku jak ja teraz mieszkam, to jest 18 tysięcy osób, idę sobie na drążki i widzę chłopaków z twoim logo. No i spoko. No naprawdę, tak samo, no. I słuchaj, i później była odzież i teraz zacząłeś też sprzedawać zdrowa mata, tak, produkt, to ze swoją chemią tak. Oraz sprzęt właśnie do treningów, do ćwiczeń. No tak. No także... sprzęt był wcześniej i gdzieś tam, wiesz, sprzęt jest teraz, można powiedzieć, takim głównym produktem, jeżeli chodzi o mój sklep i najbardziej chcę go rozwijać, bo jednak sprzęt no, po prostu sprzedaje się najbardziej i jest najbardziej gdzieś tam potrzebny dla ludzi, tym bardziej, że dużo jest sprzętów w innych sklepach, w internecie chociażby w Polsce, ale w większości są to produkty po prostu ściągane z Chin, gdzieś tam w tańszych pieniądzach wiadomo i nie są to aż tak dobrze praktycznie przemyślane produkty, żeby na nich się ćwiczyło bardzo dobrze, a ja z racji tego, że no wiadomo, doświadczenie w sporcie mam, wiem jakie powinny być średnice, rozmiary i tak dalej, chwyt, żeby to było spoko do ćwiczeń, no to po prostu cieszy się popularnością mój sprzęt z tego względu. Wydaje mi się, że po prostu broni się tym, że jest bardzo praktyczny, bardzo przyjazny do treningów, nie? Ja gdzieś tam o to walczyłem, no i chcę iść w to jak najbardziej. I moim celem w ogóle jest, żeby osiągnąć taki poziom, żebym był w topce albo najlepszym po prostu sklepem, jeżeli chodzi o sprzęt do treningów domowych, nie?
Znaczy mi się Bo wydaje, też że... jestem tego zdania, że wiesz, że gdzieś tam, jeżeli ja to rozwijam, faktycznie ja to promuję, jeżeli chodzi o treningi Dokładnie. domowe, to czemu nie miałbym być w tym najlepszy? Tak, a co zwraca uwagę, ty nie promujesz tego nachalnie, tak? To, że tak powiem, oglądając twoje filmy, ciężko się domyślić, że ty w ogóle coś sprzedajesz, bo nie wciskasz nachalnie swoich wiadomo, produktów. W każdym filmie wspominam gdzieś tam o Ja wiem, sklepie, nie? ale jest to tak pośrednio. Najpierw właśnie Aha. na początku stawiasz na wartość, tak? Żeby dać kontentowy content. Wartość No tak. dla oglądającego, a większość youtuberów, tak jak wspomnieliśmy, zakłada kanały tylko aby była gratyfikacja, a to niestety Dokładnie. jest taka zasada daj, dopiero poproś, a No nie. ja też jestem tego zdania. Jak właśnie dużo osób pyta mnie, jak się rozwinąć gdzieś tam i tak dalej, to ja zawsze każdemu podpowiadam, żeby przede wszystkim na początku skupił się na tym, żeby był w porządku do ludzi i faktycznie był sobą, a nie, że gdzieś tam, wiesz, no, zgrywał kogoś tam innego, kim nie jest tak naprawdę. A jeżeli byś chciał zarobić z tego pieniądze po prostu, to lepiej zrobić to po prostu po czasie, tak? Ja akurat zrobiłem to naturalnie, ale dużo osób myśli właśnie tak, jak ty mówisz, żeby od razu zrobić pieniądze, nie? A wtedy się, wydaje mi się, traci dużo w oczach ludzi i nie osiągniesz tego poziomu dużego, tak? Na początku zarobisz sobie, nie wiem, tam po 2-3 tysiące miesięcznie będziesz sobie zarabiał, ale stracisz możliwość zarabiania na przykład, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, tak? No bo jeżeli byś poczekał z tym zarabianiem i na przykład wciskaniem na siłę, nie wiem, reklam czy tam promowaniem produktów będąc influencerem, to wiadomo, że to zraża ludzi, tak? No bo oni to widzą, że to jest typowo wykorzystujesz ich do zarobku, tak? A jeżeli to zrobisz po czasie, gdzie zdobędziesz faktycznie mega dużo ludzi, dasz im dużo rzeczy, można powiedzieć, za darmo, tak jak chociażby materiały na YouTubie, poradniki jakieś, no to nawet jeżeli twoje ceny będą gdzieś tam wyższe, tak chociażby jak Wukama, no to i tak to się będzie sprzedawać, bo nawet jeżeli fan stwierdzi, że to jest wysoka cena, ale na przykład lubi danego gościa, czy dziękuję mu za to, że na przykład zmotywował go dzięki niemu rzucił 20 kilo, 30 kilo, czy Dokładnie. osiągnął jakiś inny cel, no to on z samej wdzięczności, z samej sympatii do tej osoby będzie mógł przepłacić te 20, 30, 50 zł w stosunku do konkurenta, który w ogóle jest dla niego nieznany i zrobił biznes tylko po to, żeby zarabiać, a w ogóle go, wiesz, nie ma w internecie jakaś tam firma ze sprzętem, tak? Tylko Dokładnie. po to, żeby zarabiać. Czy też moim zdaniem w twoim przypadku to to, że ludzie ciebie po prostu lubią, twoja charyzma to też sprawia, że utożsamiają się z tobą, bo ciebie jakoś te, wiesz, tytuły nie zmieniły, nie wywyższasz się, dalej jesteś tym skromnym chłopakiem, może w innym domu, w innym samochodzie, ale dalej jesteś, No tak, tak, tak. dalej jesteś kura taki, wiesz. No ale powiem ci, w samochodzie innym, a jeździ mi się tak samo jak i starym. No dokładnie, znaczy wiesz. Wiesz, to się przyzwyczaja człowiek do takich rzeczy, więc w sumie, no ja to też zrozumiałem, że to nie jest celem samym w sobie zarabianie pieniędzy. Tak jak dużo ludzi mówi o tym, tak faktycznie, wiesz, jest. Wydaje mi się, że lepiej być w porządku do siebie, nie mieć sobie nic do zarzucenia za bardzo. No i być szczęśliwym, tak? Właśnie mieć jakąś Dokładnie. tam pasję, rozwijać się, coś, co sprawia ci po prostu przyjemność. Bo te pieniądze to pieniądze, wiadomo. Są fajne, no bo możesz sobie pozwolić na wiele rzeczy, ale się do nich bardzo przyzwyczajasz szybko, nie? Dokładnie. A poza tym, jak się nie będziesz cieszył z Golfa jedynki, to z Golfa piątki też się nie będziesz cieszył, bo No, wtedy tak dokładnie. Bo jest. potem będziesz myślał o golfie u serca, nie? No Albo tam dokładnie, tysiące. więc szanujmy i to, co mamy, prawda? No, ale to ciężko jest o to, powiem ci, no bo to tak się tylko mówi, ale żeby doceniać to, co się ma, czy nawet Ja to, wiem, żeby zdrowie, to każdy o tym dokładnie. mówi, a nikt tego prawie nie robi, nie? No, na dobrą sprawę. A powiedz mi, bo nagrałeś 400 filmów na YouTube, jak wspomniałeś. Mówiłeś Tak, około tyle, no. O motywacji do ćwiczeń. A jak z motywacją do filmu? Bo nie wierzę, że jesteś maszyną, która jest sfokusowana i musi wstać robić. Na pewno były gorsze dni, jeśli chodzi o nagrywki. No, Nie pod chciało kątem się. filmów to zgadłeś. Powiem ci, że pod kątem filmów, To też... jeżeli były pomysły, był ten początek, było to zajaranie tym, że ja w ogóle się rozwijam, wiesz, są wyświetlenia, wiesz, mnie to jarało w ogóle, że nie, miałem tam 10 tysięcy wyświetleń, 20 tysięcy wyświetleń, bo to było bardzo dużo. Tak jak mówiłeś, tam wspomniałeś wcześniej w rozmowie na początku, że kiedyś też były inne realia, ja tam na przykład nie miałem na kim się wzorować, jeżeli chodzi o jakość. Teraz to wiesz, wchodzi YouTuber, on wie, że już będzie robił Dokładnie. YouTube, ma kamerę 4K, ma oświetlenie, ma mikrofon, niektórzy mają już dźwiękowca, kamerzystę, to ja nawet Montażystę. miałem do tej pory tak naprawdę, montażystę, gość od miniaturek, wiesz, wszystko mają profeskę i zaczynałem kanał YouTube, dostałem promocję jakichś dużych YouTuberów, no i lecą z tematem, nie? A ja zaczynałem właśnie typowo od podstaw, sam nikt mi nie mówił, nikt mi nie pokazywał, jak to robić. Trochę na komputerach się znałem, bo kiedyś grałem dużo w gry, byłem też w techniku informatycznym, więc akurat tutaj pod kątem montażu, szybkości ogarniania, nie wiem, wiadomości, jakieś tam rzeczy, to było mi łatwo, nie? Ale no były ciężkie te początki. Czyli jednym słowem, bardziej jak ten sztab, ta profeska ważniejsza jest przede wszystkim wartość i systematyczność, tak? Bo ty Tak, nagrywasz, moim ile zdaniem nagrywasz? tak. 6-7 lat już kanał ma twój.
No, od 2012 roku, no No to mniej to 8 więcej, lat. no i systematycznie cały czas krok po kroku. No, cały czas krok po kroku. Powiem Ci na teraz szczerze, jeżeli mam się przyznać, i też o tym wspominałem, że YouTube mi teraz sprawia, chociaż teraz już jest lepiej, bo sobie zautomatyzowałem biznes, nie? A kiedyś To ważne. to na przykład, jak miałem sklep, to była głupota, no, ale gadamy w sumie o WordPressie, więc to jest, wydaje mi się, ważna kwestia, nie? A jeżeli miałem na przykład, nie wiem, 50 wysyłek dziennie, 70 czy tam ileś, to wyobraź sobie, że ja pisałem odręcznie etykiety, w sensie, że wchodziłem sobie, wiesz, na Kuriera Inpost czy tam Pocztę Polską i wypisywałem imię, nazwisko, czy tam kopiowałem A teraz ulica, potem tam wtyczka robi telefon. robotę. Tak, teraz styczka robi robotę, ale wiesz, co było najlepsze? I ja się na tym zawsze łapię w kółko na tym samym problemie. Teraz już się na tym nie łapię, bo za dużo razy się łapałem i stwierdziłem, że no nie będę taki po prostu głupi i wejdę w tą automatyzację, bo to jest najlepsza rzecz, jaka może być, jeżeli chodzi o biznes, a tym bardziej biznes internetowy. No bo to mi zajmowało około godzinę, 1,5 godziny dziennie, No nie? Takie właśnie. wypisanie etykiet. Czas. I pomyśl sobie, no to jest około tam, no, 30 godzin dajmy na to miesięcznie, a wystarczyło kupić wtyczkę, która kosztowała 150-200 zł i ona robi robotę, że zajmuje ci to 5 minut zamiast godziny, nie? Dla przykładu. Ale Dokładnie. najlepsze jest to w tym, że jakby ja o tym niby wiedziałem, ale ciągle mi brakowało czasu na zrobienie tego, bo miałem tak dużo rzeczy właśnie, bo miałem brak tej automatyzacji, że ciągle to przekładałem, nie? I każdy ten dzień przekładania to tak naprawdę było uśmiercanie mnie. To już lepiej było, nie wiem, jeden dzień nie wysłać wysyłek, a skupić się na tym, żeby sobie to zaimplementować, nie? I dopiero Dokładnie. jak sobie to zaimplementowałem, no to odżyłem. No i tak było z kilkoma rzeczami, jeżeli chodzi o sklep. No i teraz faktycznie to działa na takim poziomie, gdzie wiesz, nie sprawia mi to problemu i jest wszystko. Działa sobie po swojemu, no i naprawdę jest duży luz, nie? Dokładnie, ale czas to jest najważniejsze aktywo i czasem właśnie warto przemyśleć, ile tak naprawdę jest dla nas warta godzina. Czy po prostu nie lepiej tego Dokładnie. Ale oddelegować wiesz, komuś człowiek jest innemu? trochę leniwy. Człowiek jest trochę leniwy. Wiadomo, że nie każdy człowiek, ale ja też podchodziłem tak do tego, że no kurde, do niektórych rzeczy, ile ja bym na przykład pracował i też to czasami, wiesz, odpuszczałem, bo stwierdziłem, że też no, nie ma co być maszyną. Ja zawsze gdzieś tam wspominałem ludziom, żeby coś osiągnąć, to trzeba zapierniczać, ale też trzeba mieć w tym trochę umiaru jednak, bo można się w tym, wiesz, zakopać po prostu, nie? Że tylko Zatrać. praca, 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 nie? No i Dokładnie. wiesz, ja na to położyłem przez, no, teraz odżyłem, ja teraz mogę powiedzieć, że teraz odżyłem, tym bardziej, że teraz, wiesz, e-booki wydałem, też zauważyłeś pewnie. Oczywiście. No, e-booki wydałem i też odszedłem od tego tradycyjnego układania, wiesz, treningów, diet. Ja też mogę na przykład znaleźć sobie osobę, która będzie te diety, plany treningowe układała, ale tego nie chciałem robić, no bo to by było dla mnie bardzo nie fair w stosunku do ludzi. To tak jakby się odezwał do Roberta Lewandowskiego, żeby ci ułożył plan na bycie piłkarzem, jakiś tam, wiesz, chociaż on Tak. nie jest trenerem akurat, no ale dajmy na to, że Robert Lewandowski, a on ma sztab 10 ludzi, którzy układają te plany. No tak. Niby spoko, bo nie mam dużą wiedzę, ale wiesz, ale tak naprawdę nie jest to on. Nie odpisuje ci on na wiadomości, bo ktoś inny by odpisywał i stwierdziłem, że nie chcę robić tego w ten sposób i stworzyłem e-booki, które po prostu sprzedają się same, nie? I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo znowu zaoszczędziłem ten czas na diety, treningi i mam go po prostu dla siebie, nie? Chociażby właśnie na YouTube, na rozmyślenie nad filmami albo na przykład na jakąś tam gierkę. Tak samo było w moim przypadku. Jak YouTube poszedł, nie byłem w stanie tych wszystkich stron zrobić wszystkim klientom, którzy do mnie się odzywali z YouTube'a, więc zrobiłem kurs tworzenia stron i sobie kupują ludzie, sami sobie tworzą sklepy, No, strony. i spoko to działa, nie? I też I jesteś odciążony i nawet lepsze wyniki robi. tak, a przede wszystkim, słuchaj, wstaję rano, zaglądam w pocztę jest sprzedaż, tak? Także śpię i zarabiam No, chyba. no i to jest właśnie to, że wiesz, że już nic, to taki pasywny dochód, tak, można powiedzieć. Dokładnie, taka no magia współczesnego świata, bo taka jest prawda, Mateusz. Nigdy nie było tak prosto jak teraz i to ludzie tego nie Tak, rozumieją, ja moim też zdaniem. jestem tego zdania. Też jestem tego zdania, że teraz jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo warunków. Dostęp w sumie do jakiejś tam elektroniki, technologii nie jest jakiś mega drogi. Można sobie na wszystko zaoszczędzić. Jeżeli ktoś Dokładnie. chce coś zrobić, poduczyć się trochę, pomyśleć trochę, to myślę, że każdy może Jest jakieś fajne pieniądze zarobić, nie? taka Nawet masa narzędzi. same reklamy na Facebooku nawet to robią już taką robotę, że nie jest ciężko to zrobić, bo ja nie jestem jakimś specjalistą wiesz, w reklamach, a gdzieś tam. I robię te reklamy na takim poziomie, że jeżeli dzwonią do mnie, potem dzwonią do mnie z Facebooka co jakiś czas, bo gdzieś tam widzą, że jakieś tam pieniądze większe na te reklamy wydaje. No, pomagają mi w tych reklamach niektórych, wiadomo, ale też mówią, że na przykład bardzo fajnie sobie ustalam te reklamy, bardzo dobre mają wyniki te reklamy, że są zdziwieni, że gdzieś tam sobie sam tak radzę, no ale też żadnych kursów nie robiłem, tylko kwestia prób, błędów, trochę pomyślenia, co będzie fajne dla ludzi, jakie będą, wiesz, teksty fajne w reklamach, tak dalej, no i sobie to hula, nie? A
No i masz zwrot zarąbisty z reklam na Facebooku. Nawet jeżeli nie jesteś popularny, tak jak ja ze zdrową matą, dlatego to zrobiłem nowy sklep, żeby to wyglądało, wiesz, profesjonalnie, nie wszystko do siebie na sklep, chociaż maty u mnie też są w trochę niższych cenach, ale ogólnie sam sklep zdrowa mata, ten oficjalny tej marki, był zrobiony po to, żeby właśnie kierować reklamami z Facebooka, bo wiadomo, że zasięgów nie ma, bo nikt tego nie zna, tak? Musi się to rozpromować. Potem gdzieś tam może z opinii innych ludzi, użytkowników będzie się to promowało już samo dalej, ale na początku z reklam gdzieś tam się to promuje, no i działa to spoko, nie? Więc nawet jeżeli ja bym nie był core workout, nawet jeżeli ja bym nie miał, wiesz, zasięgów, to i tak widzę, że z reklam by mi się to spokojnie zwracało. No, tylko, poradził teraz mi sobie. Tylko teraz mam już też inne pojęcie trochę na temat, wiesz, sprzedaży w internecie, na temat prowadzenia sklepów i wiem mniej więcej, jaki produkt jest w stanie się sprzedać, wydając po prostu na reklamy pieniądze, nie? Bo nie każdy produkt się sprzeda wydając na reklamy, bo jeżeli będziesz promował gdzieś tam zabawkę jakąś, a która kosztuje 20 zł, no to wątpię, że wiesz, wydając na reklamy, będziesz miał z tego zysk, nie? Dokładnie, ale tak, ale widzisz, cały czas się uczysz, tak? Także nowych rzeczy, nie wszystko delegujesz. Chcesz mieć... No. Trzymasz puls na, tak, na tym całym swoim imperium. Myślę, że to jest też dobre to jest dosyć, bo wiesz, nawet jeżeli, wiadomo, lepiej delegować i też chcę się tego nauczyć, żeby mieć ogólnie od tego ludzi i tak dalej. Od pewnej rzeczy mam ludzi, jeżeli potrzebuję faktycznie bardzo, bardzo profesjonalnej i dobrej pomocy, bo wiadomo, że wszystkiego sam nie zrobię. Ale wydaje mi się, że taki podstawy chociaż z każdej części, którą chcesz oddelegować, powinieneś zdać, żeby chociażby skontrolować kogoś, nie? Czy on ci nie szokuje, czy robi faktycznie dobrą robotę, czy na przykład sam byś mógł zrobić podobnie i to nie jest profesjonalista, nie jest to bardzo dobra osoba na tym stanowisku, więc też trzeba mieć, wydaje mi się, pojęcia trochę na ten każdy temat. Ja gdzieś tam to, co teraz robię, no to po prostu wszystko sam ogarniałem na początku przynajmniej i wiem, jakie wyniki powinny być, jeżeli robi to osoba, która typowo się tym zajmuje, nie? Mateusz, jakie kolejne plany biznesowe u Ciebie? Własna linia suplementów? Przegonić Trumpa. Nie, teraz to powiem Ci, plan jest taki, żeby rozbudować trochę jeszcze sklep. Tam asortyment już jest bardzo dużo ogólnie, ale no jeszcze jakieś tam kilka produktów mam, które bym chciał dodać. Są to takie dosyć skomplikowane produkty, bo bym chciał zrobić bramę do ćwiczeń taką z drążkiem, poręczami do dipów, ale taką dobrą, nie ściągać na przykład z Chin to, co każdy sprzedaje, co się buja na wszystkie strony. Jasne. Drążki są cienkie, rozstaw jest, wiesz, beznadziejny, tylko zrobić faktycznie dobrą bramę. Zajmuje mi to sporo czasu, sporo prób już zrobiliśmy, sporo pieniędzy wydaliśmy, ale ciągle, wiesz, działam w tym kierunku, żeby te bramy były doszlifowane. No i być może też wejdę w, chociaż nie wiem, czy mi się uda, ale być może wejdę też w bardziej, można powiedzieć, siłowniane tematy z takimi domowymi siłowniami typu ławki, obciążenia, gryfy i tego typu rzeczy, nie? No to masz dobry ale czas. Ale to tam już dalszy temat. No mówię teraz jakbym to już miał w chwili, to byłby spoko. No, tak, a w marcu to już to ogarnę, jak zanim to ogarnę, to już będzie COVID-25. Będzie, piąta fala. No. Słuchaj Mateusz, już tak zupełnie na koniec. 3 rady biznesowe od Ciebie, 3 takie lekcje, które chciałbyś przekazać, zwłaszcza tym początkującym. 3 rady biznesowe i zarówno to będą, można powiedzieć, rady też treningowe. Pierwsze to jest nie poddawać się, być systematycznym, to co wspominałeś. Nie poddawać się, być systematycznym. No i uczyć się na swoich błędach. Myślę, że to jest też bardzo dobre. Na swoich, ale też cudzych. Jeżeli mamy możliwość taką, żeby uczyć się na cudzych błędach, to jeżeli oglądacie mnie w tej chwili, no to też wiecie, że wspomniałem o tej automatyzacji, więc jeżeli będziecie prowadzili jakieś biznesy, to starajcie się ciągle myśleć o tym, żeby tracić jak najmniej czasu, żeby wykonać daną robotę i albo szukać ludzi do tego, żeby wam pomogli, albo faktycznie szukać jakichś rozwiązań, a wtyczek akurat, jeżeli chodzi o WordPressa, no to jest mnóstwo, czy zagranicznych, czy polskich, więc bez problemu sobie znajdziecie tak naprawdę wtyczkę na większość rzeczy, które robicie sami na WordPressie i zajmują wam na przykład tam 30, 60 minut, czy więcej minut, to lepiej szukajcie po prostu rozwiązań, które będą wam to ułatwiały, nie? Żebyście mieli po prostu więcej czasu na rozwój jakichś tam innych rzeczy, w których i tak musicie ten czas włożyć, nie macie możliwości jakiejś tam automatyzacji, no to lepiej się skupić na tych rzeczach, a to, co możecie sobie ułatwić, to sobie ułatwiajcie. I ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Zacznijcie od dawania wartości, dopiero proście o zakupy, a nie na odwrót, tak jak Mateusz, tak? Najpierw no ale siebie, to też jest trudne, bo zakładając bez, można powiedzieć, prowadzenia social mediów, jakąś markę, no i tak trzeba, wiadomo, jakąś tam markę założyć, ale mi chodzi bardziej o to, że nie ma się zasięgów, no to wtedy trudno będzie to do zrobienia, żeby dawać jakieś wartości bez zarobku, nie? Tak, ale ty też zacząłeś od
pierwszego suba. Każdy zaczyna. To można powiedzieć, że bardziej do influencerów, youtuberów, gdzieś tam i tak dalej, to będzie spoko rada, nie? To, co powiedziałeś. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Ja również dziękuję. Kto jeszcze nie jest subskrybentem mojego kanału, to bardzo zachęcam. Zachęcam też do sociali Mateusza. Wszystkie macie w opisie tego filmu. Dzięki bardzo. No i co Ci życzę? Zdrówka Ci życzę. No, szczęścia, dziękuję. Do i rozwoju. Dziękuję. Do następnego wideo. Trzymajcie się. Cześć. Hejka.